Rozdział czwarty Przyjaciel Tima Był to kolejny z tych poranków, w których mgła może nie nadeszła. Roger i jego goście znów byli w limuzynie. Johnowi queensiemu wydawało się, że opuścili ją zaledwie kilka minut wcześniej. Tak samo musiało się wydawać szoferowi, gdy z zaspanymi oczami wiózł ich w stronę nabrzeża. Dobrze zrobisz, Johnie, rzekł Roger. Jeśli wymienisz pieniądze, zanim udasz się na pokład. John Quincy usiłował zebrać swoje rozproszone myśli. O tak, naturalnie. Powiedz mi, jakie właściwie pieniądze chciałbyś wymienić, badał. Tak. Zaczął John. Potem zamilkł. Myślałem. Nie zważaj na Rogera, zaśmiała się Barbara. On cię naciąga. Wyglądała świeżo i kwitnąco, mimo prawie nieprzespanej nocy. Może jeden na tysiąc wie, że Wyspy Hawajskie należą do Stanów Zjednoczonych. To gniewa nas tam, na Wyspach. Roger chciał Cię upokorzyć w moich oczach i dowieść, że należysz do tych 999. Omalże mi się to nie udało rzekł Roger. Nonsens zaprzeczyła Barbara. John jest zbyt inteligentny. On nie napisałby listu do amerykańskiego konsulatu w Honolulu, jak to zrobił pewien poseł. Naprawdę tak zrobił zaśmiał się John. Tak, możesz mi wierzyć. Po tym doświadczeniu złożyliśmy broń. Tak, Johnie, jesteśmy wrażliwi. Rozumiem to doskonale. Będę pilnie uważał na moje słowa. Dotarli do przystani i samochód się zatrzymał. Szofer wysiadł i zaczął wyładowywać kufry. Roger i John pomogli mu, potem udali się do pomostu. Musisz iść do biura, Rogerze, rzekła Barbara. Nie spieszę się, odparł. Odprowadzę was, naturalnie, na pokład. Wśród zamieszania na pokładzie rzuciła się na barbarę Rzesza ładnych. Wesołych dziewczyn prawdziwej kalifornijskiej rasy. John dowiedział się z żalem, że przyszły jedynie po to, aby pożegnać się z barbarą. Wielki, barczysty mężczyzna torował sobie drogę przez tłum. Witaj, zawołał do barbary. Witaj, Harry, odpowiedziała. Znasz przecież Rogera? John i stary mój przyjaciel, Harry Jenison. Jenison wyglądał świetnie. Twarz jego opalona była słońcem wyspy, włosy jasne. Oczy błyszczały z zadowoleniem i nieco cynicznie. Był to typ mężczyzny, za którym kobiety oglądają się dwa razy i którego nie zapominają nigdy. John Quince czuł, że przybysz zepchnął go na drugie miejsce. Jenison uścisnął mocno rękę Johna. Pan jedzie również, panie Wintership. To pysznie. Uda się nam obu zabawić należycie tę młodą damę. Zadźwięczał dzwon i powstało zamieszanie. Na pokład przydreptała mała, stara kobieta w towarzystwie chińskiej służącej. Szła szybko, tłum rozstępował się przed nią. Witam, a to szczęście, zawołał Roger. Przepraszam, na chwilę, madame Maynard. Chciałbym tylko zapoznać panią z moim kuzynem z Bostonu. Przedstawił jej Johna Quincy'ego. Powierzam go opiece pani. Nie mogłem znaleźć lepszego przewodnika, filozofa i przyjaciela. Starsza pani obejrzała Johna uważnie. Czarne jej oczy błysnęły. Więc jeszcze jeden lip, co? Wyspy Hawajskie są nimi teraz wypełnione. Im więcej. Tym weselej. Znamy pańską ciotkę. Trzymaj się towarzystwa Madame, Johnie, upominał go Roger. Kiwnęła przecząco głową. Jestem już za stara, zaprzeczyła. Młodzi ludzie nie trzymają się starych. Wolą młodsze. Ale będę na niego uważać. Niech pan kiedy przyjedzie do nas, Rogerze. I odeszła. Dzielna kobieta, rzekł Roger. Polubiłeś ją? Stara misjonarska rodzina. Jej słowo jest na Wyspach rozkazem. Kto to jest właściwie ten Jenison? zapytał John. Ten. Roger spojrzał ku Jenisonowi tworzącemu ośrodek podziwiającej go gromadki dziewcząt. To jest adwokat Dana. Ma być jedną z głównych osobistości w Honolulu. Harry Jenison. Uosobienie Adonisa. Zjawił się oficer, który dał znak do opuszczenia pokładu. Muszę się z tobą pożegnać, Johnie. Przyjemnej podróży. Kiedy będziesz wracał do domu, wstąp do mnie na parę dni. John Quincy się zaśmiał. Jesteś bardzo uprzejmy. Szkoda o tym mówić. Uścisnął serdecznie rękę Johna. Uważaj tam na siebie. Do widzenia, chłopcze. Do widzenia. Odszedł. John widział, jak ucałował serdecznie Barbarę i przyłączył się do procesji jej przyjaciółek na lądzie. John zbliżył się do burty pokładu. Tysiące głosów rzucało napomnienia, przyrzeczenia, pozdrowienia. W tym obcym dla Johna uroczystym nastroju ciskali ludzie z wybrzeża confetti i węże papierowe na pokład okrętu. Coraz więcej pasków papierowych leciało przez powietrze i tworzyło barwny obraz, ostatnie przemijające połączenie z lądem. Prezydent Tyler powoli oddalał się od słupa kotwicznego. Na wyższym pokładzie kapela zagrała alocha, melancholijną pieśń pożegnania. John poczuł ze zdumieniem, jak gardło jego zacisnęło się kurczowo. Teraz papierowe paski się urwały. Jakaś smukła ręka powiewała obok Johna chusteczką. Kiedy się odwrócił, spostrzegł panią Maynard. Z oczu jej spływały łzy. Jestem zwariowaną starą kobietą, rzekła. Odpływam po raz sto któryś z tego miasta i za każdym razem muszę płakać. Dlaczego? Nie wiem. Zbliżyła się Barbara w towarzystwie Jenisona. Oczy dziewczyny były lekko wilgotne. My, wyspiarze, jesteśmy nieuleczalnie sentymentalni, oświadczyła pani Maynard. A tu jest jeszcze jedna. Nas, żyjących tutaj tak na uboczu, boli każda rozłąka. Zaczęła się przechadzać z Barbarą po pokładzie. Jenison został. Oczy jego były zupełnie suche. Pierwsza podróż, zapytał. Tak, odparł John. Spodziewam się, że podoba się pan u nas, ciągnął dalej Jenison. Umiemy umilić obcym pobyt. Och, jestem przekonany, że spędzę czas cudownie, potwierdził John, ale mimo to czuł lekkie przygnębienie trzy tysiące mil od Bacon Street i jeszcze dalej. Skinął ręką do kogoś na wybrzeżu kogo uważał za Rogera. A potem udał się do swojej kajuty. Dowiedział się, że będzie musiał dzielić swoją kajutę z dwoma misjonarzami. Jednym z nich był wielki ponury mężczyzna o oliwkowej twarzy, weteran na ziemi pogańskiej. Nazywał się Upton. Drugi był młodym chłopcem, czekającym dopiero na męczeństwo. John Quincy zaproponował, aby losować, komu ma przypaść odpowiednie łóżko ale nawet ta niewinna gra wydała się wysłannikom kościoła zdrożnością. Wy, młodzi, weźmiecie łóżka, oświadczył Upton. Mnie zostawcie kanapę. I tak nie sypiam dobrze. John Quincy sprzeciwił się uprzejmie. Po długich targach zgodzono się, że zajmie górne łóżko, Upton dolne, a młodzieniec kanapę. Brat Upton był niezadowolony. Tak długo już odgrywał rolę męczennika, że w każdej innej czuł się źle. Ocean spokojny okazał swoją przykrą stronę. Ciskał okrętem jak kawałkiem drewna. Johnny postanowił zrezygnować z lunchu i spędził popołudnie w łóżku na czytaniu. Wieczorem uczuł się nieco lepiej i przebrał się starannie do obiadu wśród pogardliwych i zgorszonych spojrzeń misjonarzy. Ponieważ nazywał się Wintersleep, wyznaczono mu miejsce przy stole kapitana. Po prawej stronie kapitana siedziała pani Maynard, wesoła i rozbawiona, po lewej Barbara, obok Barbary, Jenison. Pani Maynard gawędziła wesoło o swoich licznych podróżach na tym szlaku. Nagle zwróciła się do Barbary z pytaniem. Dlaczego, moja droga, nie jedziesz parowcem szkolnym? Wszystkie miejsca zajęte, oświadczyła Barbara. To nonsens, odparła pani Maynard. Mogłaś z pewnością otrzymać kajutę, ale niewątpliwie nasz parowiec posiada specjalną siłę przyciągającą, dodała, zerknąwszy na Jenisona. Barbara zarumieniła się i nie odpowiedziała. Co to jest parowiec szkolny? zapytał John. Wiele dzieci z Wysp Hawajskich uczęszcza do szkół na lądzie, objaśniła go pani Maynard. W czerwcu zapełniają one cały parowiec. Nazywa się Matsonia. Dzisiaj w południe odpływa z San Francisco. Na pokładzie Matsoni jest wiele moich przyjaciół, wtrąciła Barbara. Chciałabym, abyśmy mogli przybyć wcześniej. Jakie są widoki, kapitanie? Tak, to zależy odparł kapitan. Macsonia nie przypłynie wcześniej, jak we wtorek rano, upierała się Barbara. Czy nie byłoby to ładnie, gdyby nas pan wysadził na ląd już wieczorem poprzedniego dnia? Niech pan zrobi to dla mnie, kapitanie. Skoro mnie pani prosi, uśmiechnął się kapitan, dołożę wszelkich starań. Zależy mi równie bardzo, jak pani, aby zawinąć do portu w poniedziałek. Mógłbym wówczas wyruszyć wcześniej na wschód. A zatem zrobione, rzekła zadowolona Barbara. Przyrzekłem, że dołożę wszelkich starań. Jeśli się jednak zbytnio pośpieszę, może się zdarzyć, że stanę w Honolulu już po zachodzie słońca i będę zmuszony czekać do rana, a to byłoby dla pani męką. Zgadzam się, roześmiała się Barbara. Jakże ucieszy się drogi papa, jeśli wpadnę do niego niespodziewanie już w poniedziałek wieczorem? Moja droga panno Barbaro odparł z galanterią kapitan każdy mężczyzna byłby zachwycony o każdej porze, gdyby pani wpadła do niego niespodziewanie. W słowach kapitana tkwiło wiele prawdy. Aż do tej chwili było w stosunku Johna do młodych kobiet mało romantyki. Zwykł był uważać je za partnerki do gry w tenisa, golfa lub w brydża. Barbarze należała się inna klasyfikacja. W błękitnych jej oczach płonął wodzicielski płomień, a we wszystkim, co mówiła lub czyniła, tkwiło coś wiecznie kobiecego. A John nie był z drewna. Był szczęśliwy, że przyłączyła się do niego, gdy wstało od stołu. Weszli na pokład i stanęli przy burcie. Noc zapadła, księżyc nie świecił i John odniósł wrażenie, że ocean spokojny jest najczarniejszym morzem, jakie kiedykolwiek widział. Stał więc i patrzył w dal ponuro. Tęsknota za krajem Johnie Queensy, zapytała Barbara. Ręka jej spoczywała na balustradzie. Położył na nią swoją dłoń. To doprawdy komiczne, przyznał. Byłem kilkakrotnie w Europie, ale nie miałem nigdy tego uczucia. Kiedy parowiec opuszczał dzisiaj rano port, zbierało mi się dosłownie na płacz. To nie jest wcale komiczne, rzekła łagodnie. Kraj, do którego wstąpiłeś, jest obcym światem to nie jest Boston ani żadne inne cywilizowane miasto, w którym panuje rozsądek. Drogę naszą wskazuje tutaj serce. Ludzie, których kochasz, Popełniają szalone czyny tylko dlatego, że rozum ich jest uśpiony, a serce ich bije gwałtownie. Nie zapominaj o tym, Johnny Queensy. W głosie jej drżał ton tęsknoty. Nagle włoniła się koło nich biała postać Harry'ego Jenisona. Przejdziemy się trochę, Barbaro zapytał. Nie odpowiadała przez chwilę. Potem skinęła głową. Tak, chętnie. Odchodząc, zawołała do Johna. Głowa do góry, Johnie Queensy. Patrzył za nią przygnębiony. Powinna była zostać, aby złagodzić jego samotność, ale poszła wśród nocy, przez ciemny pokład, w towarzystwie Jennisona. Po chwili udał się do palarni. Wewnątrz było pusto, ale na jednym ze stołów leżał numer dziennika Boston Transcript. Zachwycony John rzucił się na dziennik. Było to wydanie sprzed dziesięciu dni. Otworzył natychmiast gazetę na stronicy zawierającej dział giełdowy. Zobaczył jakby twarz kochanego przyjaciela to sprawozdanie o handlu, a tam w górze, w rogu, zawiadomienie jego własnego banku z podażą akcji jakiejś przędzalni bawełny w Berkshire. Czytał gorliwie, ale z jakimś uczuciem obcości. Był daleko od tego świata, daleko na Czarnym Oceanie, w drodze do bajkowych wysp. Odrzucił gazetę. Do palarni wszedł Upton. Zapomniałem tutaj mojej gazety, oświadczył. Ach, czy pan ją tutaj czytał? Dziękuję, jestem już gotów, odparł John Quincy. Upton wziął ją swoją wielką kościstą ręką. Ilekroć mam sposobność, kupuję sobie gazetę. To mnie przenosi do domu. Urodziłem się w Bostonie przed sześćdziesięciu laty. John Quincy obserwował go z ciekawością. Jak długo przebywa pan tutaj? Ponad pięćdziesiąt lat na obcej Niwie, odparł Upton. Byłem jednym z pierwszych, którzy wyruszyli na południowe morza. Jednym z pierwszych, Którzy zapalili tam kaganek oświaty. Obawiam się, że to było tylko mdłe światło. Potem przeniesiono mnie do Chin. Spotkałem już razu pewnego Winterslipa. Nazywał się Daniel Winterslip. Ach tak? Daniel jest moim kuzynem. Zamierzam odwiedzić go w Honolulu. Tak? Wiedziałem, że wrócił na Wyspy Hawajskie i osiągnął tam powodzenie. Byłem raz z nim, było to w latach osiemdziesiątych, na samotnym pustkowiu wysp Gilberta. Znajdował się wtedy w przełomowym punkcie swego życia, nie zapomnę tego nigdy. John Quincy spodziewał się dowiedzieć czegoś więcej, ale stary misjonarz pożegnał się. Idę teraz uraczyć się moim transkryptem. John Quincy wstał i poszedł przed siebie. Kajuta jego wychodziła bezpośrednio na pokład i John usiadł na jednym z leżaków obok drzwi. W dali spostrzegł Stewarda kabinowego, porządkującego przydzielone mu pokoje. Steward ukończył ostatnie przygotowania do nocy, napełnił karawki wodą i położył nowe ręczniki. Dobry wieczór, rzekł, gdy zbliżył się do kajuty Johna. Był to mały człowieczek ze złotymi okularami. Wszystko w porządku, panie Winterslip. Tak, Bowker, uśmiechnął się John. Wszystko w porządku. Cieszy mnie to, rzekł Bowker. Będę specjalnie dbało o pana, Sir. Wyczytałem w liście pasażerów pańskie miejsce pobytu. Sam jestem starym bostończykiem. Naprawdę, zawołał uradowany John. Ocean Spokojny zmieniał się powoli w przedmieście Bostonu. Nie mam na myśli tego, że się tam urodziłem, kontynuował jego rozmówca, ale byłem tam dziennikarzem przez dziesięć lat, zaraz po tym, jak ukończyłem studia na uniwersytecie. John Quincy starał się przeniknąć wzrokiem ciemności. Harvard spytał. Dublin, odrzekł Stewart. Tak, proszę pana. Roześmiał się cicho i jakby z zakłopotaniem. Nie przyszłoby to panu do głowy, ale ukończyłem studia na uniwersytecie w Dublinie w roku 1901, a potem pracowałem przez dziesięć lat w bostońskiej gazetce. Reporterz, dział redakcyjny, przez jakiś czas redaktor naczelny. Może nawet kiedyś wpadliśmy tam na siebie, w barze w Adams House powiedzmy, któregoś wieczoru przed meczem piłkarskim. Całkiem możliwe, przyznał John Quinsy, przy takich okazjach wpada się na wielu ludzi. To oczywiste, Bowker oparł się o poręcz, dając się porwać nastrojowi wspomnień. To były wspaniałe czasy, drogi panie. To były dobre czasy, kiedy dziennikarz, który nie był podpity, przynosił wstyd swojemu wspaniałemu zawodowi. Gazetę była redagowana głównie w miejscu zwanym Marcin. Zwykliśmy przynosić nasz materiał do redaktora działu miejskiego, miał on tam zwykły stół, nieco zachlapany, ale służący mu za biurko. Jak mieliśmy dobry materiał, zwykł stawiać nam koktajl. John Quincy roześmiał się. Szczęśliwe dni, kontynuował absolwent z Dublina, wzdychając. Znałem każdego barmana w Bostonie na tyle dobrze, by móc pożyczać od nich pieniądze. Czy był pan kiedykolwiek w owym miejscu w alejce na zapleczu Tremont Titer? Utima rzucił John Quincy, przypominając sobie pewne wydarzenie z czasów studiów. Ależ tak, dobrze pan pamięta. Ciekaw jestem, co się stało z Timem. A ponadto było też inne takie miejsce na Boylston, ale teraz oczywiście żadnego z nich już nie ma. Mój dawny kumpel którego spotkałem we frisko, mówił mi, że widok pajęczyn na lustrach w Bostonie złamałby serce każdego. Wszystko poszło do diabła, tak jak i moja profesja. Dzienniki ciągle się łączą, podwajają objętość, sumując najlepsze cechy obu gazet, a armia dobrych pracowników wylatuje z pracy. Dobrzy i uczciwi ludzie, opłakujący minione dni i często kończący w zawodzie, takim jak mój. Przerwał na chwilę. Cóż, szanowny panie, czy mogę czymś panu służyć jako znajomemu z Knajpy u Tima? Jako znajomy od Tima, John Quincy uśmiechnął się, nie zawaham się przypomnieć, kiedy będzie trzeba. W smutnym nastroju Bowker udał się na spacer wzdłuż pokładu. John siedział znów samotny. Obok niego przeszła przytulona do siebie parka, rozmawiając cicho. John poznał Jennisona i swoją kuzynkę. Uda się nam obu zabawić tę młodą damę, powiedział Jennison. Tak. Pomyślał John. Jego udział w tej zabawie zapowiadał się marnie. Rozdział piąty. Krefu interes lipów. Następne dni dowiodły, że John miał słuszność. Rzadko miał sposobność zostać z Barbarą sam na sam, a jeśli nawet udało mu się, Jenison czyhał gdzieś w pobliżu i kompania była znów w komplecie. Początkowo gniewały Johna te ustawiczne zakłócenia jego spokoju, ale powoli doszedł do przekonania, że nie były one szkodliwe. W ogóle nic mu nie przeszkadzało. Spokój ogarnął morze i duszę Johna Queen's Ocean Spokojny podobny był do nieskończonego szklanego zwierciadła, które skadą ulatującą godziną zabarwiało się coraz ciemniejszym błękitem. Okręt zdawał się sunąć przez część świata, w której nic się nie działo. Spokojne dnie następowały po długich pogawędkach. To było życie. Niekiedy gawędził John na pokładzie z panią Maynard. Ona, znająca wyspy od wielu lat, Umiała opowiadać czarujące historie o dawnych władcach i misjonarzach. John odnosił się do niej z sympatią. Mimo swobodnego życia na wyspach hawajskich pozostała w sercu prawdziwą nowoangielką. I e Bowker był miłym towarzyszem. Był wykształconym człowiekiem. Nie było tematu, którego nie potrafiłby rozwinąć. John Quincy wiózł ze sobą w kufrze okrętowym pewną liczbę grubych książek, które zamierzał studiować, ale zamiast Quincy'ego czytał je Bowker. W miarę jak upływały dnie, błękit oceanu zmieniał się w ultramarynę. Powietrze stawało się cięższe i gorętsze. Na samym dnie okrętu pracowały maszyny, aby zaspokoić pragnienie Barbary. Kapitan był optymistycznie nastrojony. Przepowiadał, że po południu przyszłego poniedziałku zawiną do portu, ale w niedzielę w nocy zerwała się nagle gwałtowna burza, która smagała okręt falami aż do świtu. Kiedy kapitan zjawił się w poniedziałek w południe po nieprzespanej nocy przy obiedzie, oświadczył, kiwając głową: Przegrałem zakład, panno Barbaro. Nie mogę przed północą dotrzeć do Honolulu. Barbara zmarszczyła czoło. Ale przecież okręty wpływają i wypływają o każdej godzinie i my możemy wpłynąć. To bezcelowe, oświadczył kapitan. Urzędnicy kwarantanni kończą swoje urzędowanie już wcześniej. Będziemy musieli aż do oficjalnego wschodu słońca czekać przed wpłynięciem do portu, ale przynajmniej przypłyniemy przed Maconią. Więcej nie mogę pani przyrzec. Pan jest cudownym człowiekiem, uśmiechnęła się Barbara. Głupia burza nie jest pańską winą. Zapomnijmy o naszej trosce i urządźmy dzisiaj wieczorem zabawę kostiumową, zwróciła się do Jennisona. Mam czarujący kostium, Maria Antoninę, miałam go na sobie na zabawie w koledżu. Co myślisz o tym mi, Harry? Wspaniale, brzmiała odpowiedź Jennisona. Zapewne wszyscy wytrzasną skądś kostiumy. Do roboty. Barbara pospieszyła, aby ogłosić wielką nowinę. Wieczorem zjawiła się jak jasna wizja prosto z francuskiego dworu. Jenison zaimprowizował kostium pirata. Inne osoby wdziały również jakieś fantastyczne ubrania. Zabawa maskowa jest na okręcie zawsze pożądaną rozrywką i bawiono się doskonale. John Quincy udzielał się niewiele. Nie mógł pokonać swojej nowoangielskiej sztywności. Wkrótce po godzinie jedenastej wycofał się do salonu, gdzie spotkał samotnie siedzącą madamę Maynard. Witam, powiedziała. Czy zechce mi pan towarzyszyć? Postanowiła mnie iść spać, dopóki nie zobaczę światła na Kit. Dotrzymam pani towarzystwa odparł John. A właściwie powinien pan tańczyć i nie jest pan nawet w kostiumie? Nie, przyznał się milczał i szukał jakiegoś wytłumaczenia przecież prawdziwy mężczyzna nie może robić z siebie głupca przed gromadą obcych oczywiście przyznała stara kobieta pan jest subtelny to rzecz rzadka, szczególnie tutaj weszła rozgrzana i rozbawiona Barbara. Harry przyniesie mi coś do picia. Usiadła obok pani Maynard. Szukałam pani wszędzie. Jeszcze od czasów dzieciństwa nie wróżyła mi pani z ręki. Potem zwróciła się do Johna. Pani Maynard robi to znakomicie. Mówi zdumiewające rzeczy. Pani Maynard kiwnęła przecząco głową. Nie robię już tego, oświadczyła. Od czasu, gdy się zaczęłam starzeć. Uświadomiłam sobie, że grzebanie w przyszłości jest niedorzecznością. Wystarczy mi teraźniejszość. Barbara zaczęła nalegać. Pani Maynard ujęła smukłą rękę Barbary. Przez parę sekund wpatrywała się w nią. John Quincy spostrzegł, że przez twarz jej przesunął się jakby cień. Tańcz i bądź dzisiaj wieczorem szczęśliwa. Nie próbuj uchylać zasłony. Na nic się nie przyda. Moja droga. Wiesz starej kobiecie. W drzwiach pojawił się Harry Jenison. Och, ty jesteś tutaj? Kazałem zanieść lemoniadę do palarni. Idę, zawołała Barbara i zniknęła. Pani Maynard spojrzała za nią z twarzą pełną zamyślenia. Biedna Barbara szepnęła. Życie jej matki nie było bardzo szczęśliwe, a teraz... Zobaczyła coś pani na jej ręce, zapytał John. Ach, nic. Chodźmy lepiej na pokład. Wkrótce będzie północ. Zaprowadziła go do koła styrowego. Samotne światełko, podobne do gwiazdy, błyszczało z dali. Ziemia, nareszcie ziemia. Diamant hit zapytał John. Nie, to jest latarnia morska na makapu. Musimy jeszcze okrążyć hit, zanim dopłyniemy do Honolulu. Ale tam leży Achu. To jest ojczyzna. Słodki kraj, mój chłopcze. Spodziewam się, że go polubisz. Jestem o tym przekonany, odparł uprzejmie John. Usiądźmy, rzekła. Wyszukali dwa krzesła pokładowe. Pani Maynard ciągnęła dalej. Tak, kochany kraj. Ale i na wyspach Hawajskich są ludzie różnego gatunku, jak wszędzie, uczciwi i nieuczciwi. Ludzie napływają do nas ze wszystkich stron świata, często dlatego, że wydalono ich z domu. Dajemy im u siebie raj. Jedni odpłacają się za to i zostają porządnymi obywatelami, drudzy są łotrami. Z ciemności włoniła się przed nimi wysoka, wychudzona postać Uptona. Ukłonił się. Dobry wieczór, madame. Wkrótce będzie pani w domu. Tak, odparła. I cieszę się bardzo. Zwrócił się do Johna Quincy'ego. Jutro rano zobaczy pan Danał Interslipa. Prawdopodobnie, odparł John. Niech go pan zapyta, czy pamięta jeszcze ów dzień na piang w latach osiemdziesiątych i franka uptona. Chętnie. Odparł John. Ale nie powiedział mi pan o tym wiele. Nie. Upton usiadł na krześle. Nie lubię odsłaniać tajemnic z czyjejś przeszłości. Ale, o ile wiem, historia życia dana Winters Lipa jest w Honolulu ogólnie znana. Spojrzał na panią Maynard. Nie był świętym, wiemy o tym wszyscy, zauważyła pani Maynard. Właściwie jestem bardzo dumny z mego spotkania z Danem Interslipem, ciągnął dalej Upton. Mam uczucie, że w mój skromny sposób wpłynąłem na zmianę jego życia na lepsze. Tak. Mruknęła pani Maynard. Widocznie nie była tego zdania. John Quincy nie był zadowolony z tematu rozmowy. Było mu przykro, że szafowano tak nazwiskiem interslipa, Ale Upton mówił dalej. Jak już wspomniałem, było to w latach osiemdziesiątych. Miałem samotną placówkę na Apiank na wyspach Gilberta. Pewnego rana zawinął tuż przed skałą okręt i do lądu przybiła łódź. Udałem się wraz z tubylcami na wybrzeże. Zobaczyłem kilku ludzi mojej rasy. Załoga okrętu to byli sami zawadiacy pod dowództwem rosłego, dobrze wyglądającego, młodego białego człowieka. I zanim jeszcze wylądowali, zobaczyłem po środku łodzi długą skrzynię z drzewa świerkowego. Biały przedstawił się mi powiedział, że jest pierwszym oficerem Winters lipem z okrętu Maitowsz Iloch. Kiedy tylko wymienił nazwę okrętu, wiedziałem o co chodzi? Znałem jego ohydny handel i jego historię. Winters Lip oznajmił mi spiesznie. Że kapitan ich zmarł poprzedniego dnia i że przywieźli jego ciało, aby je pogrzebać na ziemi. Taka była ostatnia wola zmarłego. Pięknie. Patrzyłem na prostą, niezdarnie ociosaną skrzynię z drzewa świerkowego, którą czterej Malajowie wynieśli na ląd. Tak, a więc leży w niej Tombraid, odezwałem się. Młody Winters Winterslip skinął głową. Tak, nie ulega wątpliwości, że tam leży odparł. Wiedziałem, że myśli o epilogu życia znanej na całym południu osoby, o nikczemniku, nieznającym żadnych ustaw, o korsarzu i awanturniku, o właścicielu haniebnego okrętu Maitowsz Iloch, o Tomie Braidym, handlarzu niewolników. Handlarzu niewolników, zapytał John. Misjonarz się uśmiechnął. Ach, prawda, pan przybywa z Bostonu. Handlarzem niewolników jest właściciel okrętu, który zaopatruje plantacje w robotników za określoną sumę od każdej głowy. Dzisiaj handel ten ustał, ale w latach osiemdziesiątych niekiedy robotnicy szli dobrowolnie. Ale przeważnie zmuszano ich sztyletami i rewolwerami. Haniebny zawód. Winters lipu udał się ze swoimi ludźmi w głąb lądu i zaczął kopać grób pod jedną z palm kokosowych. Udałem się za nim. Zażądałem, aby mi pozwolili odmówić modlitwę. Winters się zaśmiał. Niewiele pomoże, rzekł, ale mimo to poleciłem bogundusze człowieka, który miał tak wiele do odpokutowania. Winter Slip zgodził się zjeść w moim domu śniadanie. Powiedział mi, że prócz agenta, który pozostał na pokładzie, jest jedynym białym człowiekiem na okręcie. W czasie śniadania przemówiłem do niego. Był tak młody, a jak się dowiedziałem, była to jego pierwsza podróż na tym okręcie. To nie jest zawód dla pana, powiedziałem mu. Po pewnym czasie przyznał mi słuszność. Oświadczył mi, że ma na okręcie dwustu czarnych, których musi dostarczyć do plantacji w Kinksmile. Potem skończy z tą sprawą. Podstawię majt do Sydney przyrzekł mi. I wracam do honolulu. Uptone wstał powoli. Potem dowiedziałem się, że dotrzymał słowa. Tak. Dan Winters powrócił do domu i morze południowe nie widziało go więcej. Byłem zawsze dumny, że wpłynąłem na to postanowienie. Ale czas mi już iść spać. Żegnam i życzę dobrej nocy. Odszedł. John Quincy siedział i rozmyślał nad strasznymi odkryciami. Winters Lip handlarzem niewolników. To niesłychane. Pragnął wracać na Bacon Street. Strasznie zarozumiali są ci misjonarze, odezwała się pani Maynard. Jeśli Dan Winters Lip porzucił handel niewolnikami, to z pewnością dlatego, że znalazł intratniejsze zajęcie. Nagle zerwała się i zawołała. Nareszcie. I John wystał i stanął koło niej. W dali mrugało metowe, żółte oko. Pani Maynard milczała przez chwilę, potem odezwała się stłumionym głosem. Oto tam. Zobaczyłam znów Diamond Kit. Dobrej nocy, mój chłopcze. Dobrej nocy rzekł Queensy. Pozostał sam przy burcie. Bieg prezydenta Taylera stawał się coraz wolniejszy. Księżyc przestał świecić. Nad rozgrzanym, ciężkim, granatowym światem rozpostarła się głęboka cisza. John wspiął się na wyższy pokład, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Tam, w odległym kącie natknął się na Barbarę i Jenisona. Cofnął się oburzony. Kuzynka jego spoczywała w ramionach Jenisona. Nie spostrzegli Johna, ponieważ w świecie, w którym żyli w owej chwili, było tylko dwoje ludzi. Usta ich były złączone namiętnym pocałunkiem. John podszedł do burty przed swoją Kajutą. Barbara przestała dla niego istnieć. Kuzynka, to prawda, ale należąca do innej rasy. Podejrzewał już przedtem, że jest zakochana w Jenisonie, więc nie była to niespodzianka. Dlaczego jednak dotknęło go to boleśnie? Przecież był zaręczony z Agatą Parker. Usiłował przypomnieć sobie twarz Agaty. Ale twarz ta zniknęła, rozpłynęła się. Czyżby krew cygańskich Huinterslipów, krew porywająca do handlu niewolnikami i gorących pocałunków wśród podzwrotnikowej nocy, płynęła również w jego żyłach? Zbliżył się do niego Stewart Bowker. I oto jesteśmy. Zarzucimy kotwicę, aby oczekiwać rano przybycia Locena i doktora. Słyszałem, że na wyspach wiał wiatrokona, ale na szczęście już się skończył. Rano wrócą, dzięki Bogu, wiatry pasatowe. John Quincy milczał. Przyniosłem pana wszystkie książki. Zatrzymałem tylko jedną, której nie skończyłem. Dobrze, dobrze, rzekł John. Wskazał matowe światła portowe w Dali. Tam leży zapewne Honolulu. Tak, parę mil z boku martwe miasto, sir. O godzinie dziewiątej opuścimy okręt. Czy mogę służyć panu pewną radą? Niech pan się trzyma z dala oto kolechał. Od czego? Oto kolechał. To jest napój, który tam sprzedają. Na czym polega jego działanie? To jest tajemnicza rzecz. Na czym polega? Sądząc z zapachu, nie jest to rzecz przyjemna. Kilka łyków i przenosi się pan w stan błogosławiony. Ale potem. Niech się pan trzyma z dala, Sir. Będę się trzymał z dala, przyrzekł John. Bowker znikł. John Quincy pozostał przy burcie. Wzrósł w nim znów spokój. Okręt sunął powoli wśród wilgotnej ciemności. John patrzył przez ciemną wodę w stronę obcego kraju, który go oczekiwał. Kiedy wrócił do swojej kajuty, powziął silne postanowienie. Zatrzyma się u celu swojej podróży możliwie najkrócej. Kilka dni, aby odetchnąć, potem wyruszy w powrotną drogę do Bostonu. A ciotka Minerva musi z nim pojechać. Czy chce, czy nie. Rozdział szósty Za bambusową zasłoną. Minerva siedziała na macie w wonnym ogrodzie hawajskiej dzielnicy Honolulu. Matowo złote lampiony chińskie, pokryte szkarłatnymi literami, kołysały się nad jej głową. Dookoła szyi miała girlandy żółto-brunatnych kwiatów, usypiająca. Zmysłowa muzyka fletów i gitar drżała wśród nocy, a przed nią, na wolnym placu pod palmami daktylowymi, hawajscy chłopcy i dziewczęta wykonywali taniec, którego Minerwa nie potrafiłaby bliżej opisać, gdyby znalazła się z powrotem w Bostonie. Minerwa czuła się szczęśliwa. Egoistyczne marzenie jej życia urzeczywistniło się, brała udział w Luau, starym hawajskim święcie ludowym. Tylko niewielu białych mogło uczestniczyć w tej intymnej ceremonii, ale zaproszono na nią jej przyjaciół, którzy wzięli ją ze sobą. Początkowo bała się iść, ponieważ Dano czekiwał w poniedziałek w południe przybycia Barbary i Johna Quincy Ego. Ale gdy oznajmił jej, że prezydent Tyler wysadzi swoich pasażerów na ląd dopiero następnego dnia, udała się szybko do telefonu i cofnęła odmowę. Teraz się cieszyła. Przed nią, na drugiej macie, leżały resztki uczty. Bez jednego drgnienia powiek spożyła przedziwne, owinięte w brunatne liście potrawy i skosztowała wszystkiego, poi w dziwnie ukształtowanych kalabaszach młodego kurczęcia gotowanego w mleku z orzechów kokosowych, limu, a nawet surowych ryb. Teraz następował taniec. Księżyc rysował na trawie wzory koronek. Płaczliwy dźwięki instrumentów stawał się coraz głośniejszy, hawajska młodzież, początkowo onieśmielona obecnością obcych, rozochodziła się. Minerva przymknęła oczy i oparła się o pień wysokiej palmy. W hawajskich pieśniach miłosnych brzmi ton beznadziejnej melancholii. Ten ton przenikał ją silniej niż symfonia. Podniosła się zasłona i zobaczyła przeszłość, prymitywną. Barbarzyńską przeszłość tej wyspy w dniach, zanim przybył biały człowiek. Przeciągłe crescendo, muzyka zamilkła i kołyszące się ciała tańczących znieruchomiały nagle. To wydawało się dla przyjaciół minerwy znakiem do odejścia. Udali się razem do domu i pożegnali ze swoimi uśmiechniętymi brunatnymi gospodarzami. Dziecko, którego narodziny spowodowały ufluał, obudziło się i uśmiechnęło do nich. Na dworze czekało na nich w wąskiej uliczce auto. Auto pędziło przez ciche, opustoszałe Honolulu do Waikiki. Kiedy mijali Pałac Sprawiedliwości na King Street, zegar wybił pierwszą godzinę. Żelazna brama chroniąca wejście do domu Dana była zamknięta. Minerva wysiadła, pożegnała się z przyjaciółkami i udała się ku drzwiom domu. Ogród Dana spoczywał w ciemności, ponieważ księżyc który igrał przez cały wieczór z chmurami ukrył się znowu owionęły ją egzotyczne wonie wszędzie dookoła słyszała łagodne, podstępne dźwięki podzwrotnikowej nocy powinna była właściwie udać się na spoczynek ale coś skusiło ją aby zboczyć z głównej drogi udać się na skrzydło domu i rzucić ostatnie spojrzenie na fale rozbijające się o rafę stała tam pod drzewem w pobliżu drzwi wiodących do pokoju dana Prawie przez dwa tygodnie wiał wiatr okona, ale teraz wydawało się jej, że poczuła pierwsze odświeżające powiewy wiatru pasatowego. Wyjrzał księżyc, ucałował srebrem wodę Wielkiego Morza, a potem zniknął znowu za chmurami. Z lekkim westchnieniem pchnęła minerwa niezamknięte drzwi do Wielkiego Pokoju, a potem zamknęła je cicho, aby nie zbudzić dana. Otoczyła ją głęboka ciemność. Ale minerwa znała gładką powierzchnię parkietu i kroczyła pewnym krokiem dalej. Przebyła już połowę drogi, aż do drzwi holu, potem stanęła nagle, i serce przestało jej bić. W odległości pięciu kroków od siebie zobaczyła oświetloną tarczę zegara, a gdy wpatrywała się w nią przerażonymi oczyma, tarcza się poruszała. Nie na próżno ćwiczyła się przez pięćdziesiąt lat w panowaniu nad sobą. Wiele kobiet krzyknęłoby i zemdlało. I serce miner wybiło gwałtownie, ale to było wszystko. Stała nieruchomo i obserwowała fosforyzującą tarczę. Ruchy tarczy były bardzo delikatne. Teraz stanęła. Zegarek noszony był na ręce. Jakiś człowiek, który zamierzał wykonać jakiś czyn, wyczekiwał teraz ostrożnie. Co teraz robić? pomyślała błyskawicznie minerwa. Czy zawołać głośno, kto tam? Była odważna, ale niedorzeczność takiego kroku była jasna. Niepewnie postąpiła naprzód. Jeden krok, potem drugi. Teraz tarcza poruszy się znowu, to oczywiste. Nie, stała nieporuszona, jak gdyby ramię noszące zegarek zwieszało się nieruchomo przy boku intruza. Naraz Minerwa zrozumiała położenie. Właściciel zegarka zapomniał o zdradzieckich cyfrach na tarczy i sądził, że w ciemności są one niewidoczne. Czekał, aż miss Minerva opuści pokój. Jeśli się nie poruszy, nie zdradzi niepokoju, będzie uratowana. Jeśli znajdzie się za tą bambusową zasłoną wiodącą do holu, będzie mogła obudzić służbę. Była kobietą silnej woli i potrzebowała jej, aby odbyć spokojnie swoją drogę. Przygryzła wargi i udało się jej to. Krok za krokiem odsuwała się od oświetlonej tarczy, która jej zagrażała, oglądając się ostrożnie poza siebie. Wydawało się jej, że upłynęła wieczność, zanim dotarła do zasłony bambusowej. Przeszła przez nią i doszła dla schodów. Zapamiętała tylko tyle, że wskazówka oświetlonego zegarka wskazywała dwadzieścia minut po pierwszej. Kiedy była już w połowie schodów, Przypomniała sobie, że chciała właściwie zapalić światło na dole w holu. Ale nie wróciła ani nie zapaliła światła na górze. Wpadła spiesznie do swego pokoju i, jak każda kobieta, zaryglowała drzwi i padła, drżąc cała, na krzesło. Ale zebrała szybko siły. W przeciągu dwóch sekund była znów na nogach i otworzyła drzwi. Uczucie strachu było pokonane. Czuła, jak serce jej biło znów rytmicznie. Należy działać, pomyślała. Była przecież Winters lipem. Pokoje służby znajdowały się w skrzydle nad kuchnią. Pobiegła tam szybko i zapukała do pierwszych drzwi. Zapukała raz, potem drugi, w końcu jakiś zaspany japończyk wystawił głowę. Haku, rzekła Minerva, do pokoju na dole wkradł się jakiś człowiek. — Musisz natychmiast zejść i zobaczyć. Japończyk wlepił w nią oczy, nie rozumiejąc. — Musimy zejść, poprawiła się Minerva. — Wiki. Japończyk znikł. Minerva czekała niecierpliwie. Światło księżyca sączyło się przez małe okienko obok niej, rysując u jej nóg jasny kwadrat. Haku wrócił, otulony w barwne kimono, w którym paradował często po wybrzeżu. Nagle otworzyły się drugie drzwi. Minerva się przeraziła. Co to? To była tylko Kamaikuj, masywna postać w ciemnych ramach drzwi, posąg z brązu, odziany w holoku. Ktoś jest w pokoju, powtórzyła Minerva. Zobaczyłam go, gdy przechodziłam. Kamajkuj nie odpowiedziała, ale przyłączyła się do nich. W górnym holu zaświecił haku elektryczne światło, zarówno na dole jak na górze. U stóp schodów nastąpiła krótka przerwa, potem minerwa zajęła należne jej miejsce na czele pochodu. Energicznym krokiem zeszła ze schodów i zatrzymała się najpierw w dolnym holu. Rozsunęła bambusową zasłonę i ręka jej wyciągnęła się, drżąc lekko. Po kontakt elektryczny pokój zalało światło. Usłyszała szelest bambusu za sobą, gdy Japończyk i Polinezyjka postępowali za nią. Rozglądnęła się z ciekawością. Nie było nikogo, ani śladu nieporządku. I nagle przyszło mi nerwie na myśl, że może padła ofiarą sugestii. Nie widziała przecież żadnej żywej istoty. A oświetlona tarcza zegarka poruszająca się ostrożnie, czy to nie mógł być wytwór jej fantazji? Kamajku i Haku patrzyli na nią pytającymi oczyma. Czyż wyrwała ich ze snu z głupiego przestrachu? Zaczerwieniła się lekko. Może się pomyliłam, rzekła cicho. Zbliżyła się do drzwi wiodących do lana i rozsunęła zasłonę. Jasne światło księżycowe oświetlało wyraźnie większą część urządzenia wili. Ale i tutaj wszystko było w porządku. Dan Zawołała cicho Minerva. Dan, czy nie śpisz? Żadnej odpowiedzi. Teraz Minerva była przekonana, że z myszy zrobiła słonia. Już chciała wycofać się do jadalni, gdy oczy jej, przyzwyczajone do półmroku, zauważyły niezwykłą rzecz. I w dzień, i w nocy łóżko Dana, stojące w jednym kącie lana zawsze zasłonięte było siatką na moskity. Teraz nie było jej. Chodź tutaj, haku, rzekła minerwa i zapal tutaj światło. Haku przyszedł i za dotknięciem jego ręki zabłysła nieosłonięta bażurem zielona lampa, mała lampa, pod którą Dan czytał gazetę owej nocy, gdy wydawał się nagle tak zdenerwowany i zerwał się, aby napisać list do Rogera w San Francisco. Minerwa przypomniała sobie ów wypadek. Przypomniała sobie również inne rzeczy i dlatego wahała się. Czy zbliżyć się do łóżka wrogu. Spostrzegła, że kamajkuj skoczyła przed nią, a potem usłyszała głuchy, dziki krzyk trwogi i bólu. Minerwa pobiegła do łóżka polowego. Siatka moskitowa była zdarta, jak gdyby wśród gwałtownej walki, a w splotach siatki spostrzegła interes Lipa. Leżał na lewym boku, a gdy pochyliła się nad nim, nad jego piersiami i plecami przeleciała jedna z tych małych. Niewinnych, ciemnocnych i pozostawiła na białej piżamie Dana ciemnoczerwony ślad. Rozdział Siódmy. Wchodzi Charlie Chan. Minerwa nachyliła się nisko, jej jasne oczy szukały twarzy Dana. Twarz ta była odwrócona do ściany, do połowy zatopiona w poduszce. Dan jęknęła zrozpaczona. Położyła dłoni na jego policzku. Powietrze było duszne, ale przeszedł ją dreszcz, gdy szybko cofnęła rękę. Teraz potrzebowała spokoju. Pobiegła przez jadalnię do holu. Telefon znajdował się w budce pod schodami. Palce jej drżały, gdy wybierała numer. Połączyła się w końcu i usłyszała odpowiedź. Amos. Czy to ty, Amosie? Tutaj minerwa. Przyjdź natychmiast do Dana. Głos mruknął odmownie. Ależ na miłość Boską, Amosie, zawołała minerwa, zapomnij o swojej głupiej urazie. Twój brat nie żyje. Nie żyje, zapytał Amos. Zamordowany. A więc przyjdziesz? Długie milczenie. Przyjdę, rzekł w końcu jakiś obcy głos. A potem jakiś głos podobny bardziej do głosu Amosa. Dodał, Policja. Zawiadomię ją, a potem natychmiast przyjdę. Kiedy Minerva weszła znowu do holu, spostrzegła, że wielkie frontowe drzwi były zamknięte. Wiedziała, że Amos wybierze tę drogę, więc otworzyła je. Jak zauważyła, drzwi posiadały olbrzymi zamek, ale klucz był już od dawna zagubiony i zapomniany. Nie mogła sobie przypomnieć, aby widziała kiedykolwiek w wielkim domu dana jakiś klucz, na tej spokojnej wyspie zamknięte drzwi były przeżytkiem. Wróciła do jadalni. Czy wezwać lekarza? Po co? Już było za późno. Zresztą lekarza przyprowadzi ze sobą policja. Z prawdziwym zdumieniem przypomniała sobie policję. Przez cały czas pobytu w Honolulu nie myślała o niej. Czyżby istnieli tutaj w ogóle policjanci? Nie mogła sobie przypomnieć, aby widziała kiedyś jakiegoś. O tak, był jednak ten piękny Hawajczyk, który stał na skrzyżowaniu ulic Ford i King i regulował ruch. Usłyszała w lana i przesuwanie jakiegoś krzesła i zbliżyła się do drzwi. Nie wolno niczego ruszać. Zostawcie wszystko na miejscu. Idźcie lepiej na górę i ubierzcie się oboje. Oboje przerażeni służący weszli do jadalni i patrzyli na nią. Widocznie chcieli, aby coś mówiono o tym strasznym wydarzeniu, ale nie było już co mówić. Minerwa lubiła tych ludzi, sympatyzowała z ich szczerym bólem, ale nie miała z nimi o czym rozprawiać. Skoro się przebierzecie, czekajcie, rozkazała. Będziecie potrzebni. Wyszli oboje. Minerva została sama z Danem. I ona, która sądziła, że dorosła do każdego położenia, bała się wejść do Lanai. Usiadła w jadalni w wielkim fotelu klubowym i przyglądała się dowodom bogactwa i stanowiska Dana w świecie, który opuścił teraz na zawsze. Biedny Dan. Mimo tego, co mówili o nim ludzie, lubiła go bardzo. O wielu ludziach mówią, zwykle bezpodstawnie. Że życie ich jest interesującym romansem. I o Danie mówiono to samo, ale w tym wypadku było to prawdą. Bo Dan wykorzystał swoje życie, sam ustanawiał sobie prawa, walczył bez pardonu, osiągnął szczęście i cel. Były to często zakazane ścieżki. Jak mówili ludzie, ale uśmiech jego był tak serdeczny, a głos tak wesoły, aż do ostatnich dni. O towej nocy gdy wysłał do Rogera list, wydawał się zmieniony. Po raz pierwszy na twarzy jego rysowała się trwoga, w jego szarych oczach wyraz zmęczenia i naprężenia. A jak gwałtownie wybuchnął ubiegłej środy, gdy otrzymał od Rogera depesze. Co mogła zawierać ta depesza? Przypomniała sobie, jakim widziała go ostatnio. W postawie jego było coś uroczystego. Gdy nadeszła wiadomość, że prezydent Tyler zawinie w najbliższy poniedziałek i że Barbara Minerva przerwała bieg swoich myśli. Po raz pierwszy przypomniała sobie Barbarę. Wyobraziła sobie tę tryskającą życiem, wesołą, wolną dotąd od zmartwień dziewczynę i jej przybycie jutro rano. Łzy nabiegły do oczu Minerwy, i jak przez mgłę zobaczyła rozsuwającą się zasłonę bambusową, a w drzwiach wychudzoną, bladą twarz Amosa. Amos wszedł i zatrzymał się przed Minerwą. Co się stało? Zapytał. Co to wszystko znaczy? Wskazała głową Lanaj, dokąd on wyszedł. Wrócił po dość długim czasie. Trafiony w samo serce, szepnął. Stał przez parę sekund wpatrzony w obraz swego ojca wiszący na ścianie. Potem dodał, jak gdyby zwracał się do jedyni Lipa. Nagrodą grzechów jest śmierć. Masz słuszność, Amosie, zawołała ostro Minerva. Przypuszczałam, że to powiesz. Ale jest jeszcze inne słowo, które powinieneś zapamiętać, nie sądź, a nie będziesz sądzony. Ale dajmy pokój moralizowaniu. Dan nie żyje, a ja jestem nieszczęśliwa. Nieszczęśliwa powtórzył ponuro Amos. A ja? Mój brat. Mój najmłodszy brat. Tutaj, na wybrzeżu nauczył się stawiać pierwsze kroki. Tak, jestem zdumiona, rzekła Minerva. W każdym razie Dan nie żyje. Ktoś go zabił. Był jednym z naszych. Winters Lipem. Co teraz poczniemy? Zawiadomiłem policję, oświadczył Amos. Dlaczego się jeszcze nie zjawiła? Mówisz, że go zasztyletowano. Znalazłeś może ślad broni? Nie, nic. Co sądzisz o malajskim nożu leżącym tam na stole? Dan używał go do rozcinania papieru. Nie zauważyłem go, odparł Amos. Ten dom jest mi obcy, Minerwo. Ach, słusznie. Minerva wstała i zajrzała do Lanai. Odzyskała znów zupełną równowagę. W tej samej chwili zapukano do bramy domu. Wkrótce rozległy się głosy w holu i Haku wprowadził do salonu trzech ludzi. Jakkolwiek byli to urzędnicy policji, mieli na sobie cywilne ubrania. Jeden z nich, rosły, barczysty mężczyzna, przypominający wyglądem marynarza. Wystąpił naprzód: Jestem Halet, przedstawił się. Kapitan policji: Pan jest, jeśli się nie mylę, panem Mamosem u Tak jest, odparł Amos. Przedstawił mi nerwę. Kapitan Halet skinął przelotnie głową. Była to robota męska i nie lubił, gdy mieszała się do niej kobieta. Powiedział pan: Danu Interslip. Zapytał Amosa. To prawdziwe nieszczęście. Gdzie ciało? Amos wskazał Lanai. Proszę, panie doktorze, rzekł Halet i wszedł przez zasłonę w towarzystwie niższego z dwóch panów. Kiedy dwaj inni wyszli, trzeci się zbliżył. Na jego widok wydała minerwa lekki okrzyk zdumienia. Na Wyspach Hawajskich mężczyźni z zasady są szczupli, a ten był jaskrawym wyjątkiem. Był tęgi, a jednak poruszał się lekkim, eleganckim krokiem kobiety. Policzki miał pełne jak u małego dziecka, skóry barwy kości słoniowej, czarne włosy krótko ostrzyżone, bursztynowe skośne oczy. Mijając minerwę, ukłonił się uprzejmie. Potem udał się za haletem. Amosie. Zawołała Miss Minerva. Kto to? To jest Charlie Chan, objaśnił Amos. Cieszę się, że go wzięli ze sobą. Jest to najlepszy detektyw w Honolulu. Ale to jest Chińczyk? Naturalnie. Po pewnym czasie wpadł do salonu Halet. Doktor oświadczył, rzekł, że pan Winterslip zmarł dopiero niedawno. Wprawdzie w tej chwili nie potrzebuję jeszcze zeznań państwa, ale proszę mi dać jakąś wskazówkę, kiedy to się stało. Mogę dać panu dokładne wyjaśnienie, rzeka spokojnie Minerwa. Stało się to już na dwanaście minut po pierwszej, powiedzmy o pierwszej minut piętnaście. Halecz spojrzał na nią zdumiony. Jest pani tego pewna? Sądzę, że tak. Widziałam dokładnie czas na zegarku, który miał na ręku morderca. Co? Pani go widziała? Tego nie powiedziałam. Powiedziałam, że widziałam jego zegarek. Halet zmarszczył czoło. Zbadam to dokładnie później. Najpierw każę przeszukać tę część miasta, gdzie znajduje się telefon. Minerva zaprowadziła go do apartamentu i słyszała jego poważną rozmowę z jakimś człowiekiem na głównej straży, nazwiskiem Tom. Zadaniem Toma było zebrać wszystkie siły, jakie miał pod ręką, i przeszukać Honolulu, szczególnie obwód Waikiki, zwracając uwagę na każdą podejrzaną osobę. Otrzymał następnie rozkaz, aby do powrotu swego szefa przygotował listę pasażerów wszystkich okrętów, które zawinęły do Honolulu. Hallet wrócił znów do salonu i usiadł naprzeciw Minerwy. A więc, rzekł, nie widziała pani wprawdzie mordercy, ale zobaczyła pani jego zegarek na ręku. Lubię załatwiać wszystko w należytym porządku. Pani jest z Bostonu, prawda? Tak, odparła Minerwa. Mieszka pani w tym domu? Tak. Czy prócz pani i pana Winterslipa jest ktoś jeszcze? Oczy miner wybłysnęły gniewnie. Służba odpowiedziała. Muszę zwrócić pańską uwagę na fakt, że jestem kuzynką Dana Winterslipa. Och, naturalnie, proszę się nie obrażać. Ma również córkę, prawda? Miss Barbara znajduje się w drodze do domu z koledżu. Okręt jej zawinie jutro rano. Rozumiem. Tylko pani i Uinters Lip. Pani będzie ważnym świadkiem. W każdym razie będzie to dla mnie nowym doświadczeniem, odparła. Zapewne. Teraz zrekapitulujemy wszystko. Minerva spojrzała na niego gniewnym wzrokiem. Wzrok ten byłby wstrząsnął każdym policjantem w Bostonie. Ale Hallet nie zwrócił na nie nawet uwagi. Pani musi zrozumieć, Pani Winterslip, że nie mam czasu na żadne uprzejmości. A więc niech pani zacznie od początku i przedstawi ubiegły wieczór w tym domu. Byłam tutaj tylko do godziny ósmej minut trzydzieści. Potem odwiedziłam z kilkoma przyjaciółmi luew. Poprzednio zjadł pan Winterslip obiad o zwyczajnej porze i rozmawialiśmy chwilkę na lanaj. Czy był przygnębiony? Tak, wydawał się rozgniewany. Proszę poczekać chwilę. Kapitan wyjął z kieszeni notes. Chce sobie coś zapisać. A więc wydawał się zdenerwowany? Jak dawno? Od dwóch ostatnich tygodni. Zaraz, niech się zastanowię. Od dzisiejszej nocy. Nie, od poprzedniej nocy. Przed dwoma tygodniami siedzieliśmy razem na Lanai i czytał gazetę wieczorną. Coś, co przeczytał w gazecie, poruszyło go. Zerwał się, napisał list do swego kuzyna Rogera w San Francisco i dał ten list jakiemuś przyjacielowi na pokładzie prezydenta Tylera z prośbą, aby go oddał Rogerowi. Od tej pory wydawał się niespokojny i nieszczęśliwy. Niech pani mówi dalej to może być ważne. Ubiegłej nocy rano otrzymał od Rogera depeszę, która wprawiła go we wściekłość. Depesza? Co w niej było? Nie była adresowana do mnie, odparła wyniośle Minerwa. Tak, słusznie. Odnajdziemy ją. Wróćmy do ubiegłej nocy. Czy zachowanie jego było drażliwsze niż zwyczajnie? Tak. Należy to jednak przypisać okoliczności, że spodziewał się przybycia parowca z córką już wczoraj po południu, ale potem dowiedział się, że pasażerowie mogą być wysadzeni na ląd dopiero dzisiaj rano. Rozumiem. Powiedziała pani, że była pani tutaj tylko do godziny ósmej trzydzieści. Czy w tym czasie nie zdarzyło się nic niezwykłego, zanim pani odeszła? Nie. Przepraszam, tak. Ktoś zawołał pana lipa do telefonu, gdy siedział przy jedzeniu. Przypadkowo słyszałam rozmowę. To bardzo ważne. Minerva spojrzała na niego gniewnie. Proszę powtórzyć słowa. Słyszałam, jak pan Winterslip powiedział. Halo, Egan. Co, nie chce pan tutaj przyjść? Musi pan. Muszę z panem pomówić. Upieram się przy tym. Niech pan przyjdzie o jedenastej. Muszę z panem pomówić. To była mniej więcej treść rozmowy. Czy był zdenerwowany? Głos jego był donioślejszy niż zwykle. Ach, tak, kapitan zajrzał do swojego notesu. To musiał być i Megan, który ma ten zapadły hotel Riffand Palm na wybrzeżu. Zwrócił się do Amosa. Czy Egan był przyjacielem pańskiego brata? Nie wiem, odparł Amos. Amos sam nie żył ze swoim bratem w przyjaźni. Objaśniła mi nerwa. Posprzeczali się. Jeśli mogę coś dodać w tej sprawie, to nie słyszałam nigdy, aby Dan wymienił nazwisko Egana i ten od czasu mego pobytu tutaj nie był nigdy w tym domu. Halet skinął głową. A więc odeszła pani o godzinie ósmej trzydzieści. Niech nam pani teraz opowie, dokąd pani poszła i kiedy pani wróciła. I wszystko o zegarku na ręku. Minerva opowiedziała krótko o wieczorze na luau. Opisała swój powrót do pokoju Dana, przygodę w ciemnościach, oświetloną tarczę zegarka, który musiała minąć. Szkoda, że nie widziała pani więcej, rzekł z żalem Halet. Tylu ludzi nosi zegarki na ręku. Ale nie wszyscy noszą takie. Jakim był ten? A czy miał jakieś szczególne znaki? Oczywiście. Cyfry świeciły się i były wyraźnie widoczne, z jednym wyjątkiem. Cyfra dwa była bardzo blada, ledwo widoczna. Halecz spojrzał na nią z podziwem. Dokroć set, pani ma zimną krew. To jest przyzwyczajenie, które nabyłam bardzo wcześnie, odparła minerva. Uśmiechnął się i prosił, aby mówiła dalej. Minerva opowiedziała, jak obudziła służbę, następnie o strasznym odkryciu w Lanai. Ale policję zawiadomił pan Amos, zauważył Halet. Tak jest. Ja zatelefonowałam do niego i Amos podjął się tego, odparła. Ile czasu potrzebował pan, panie Winterslip, aby przyjść tutaj? zauważył Halet. Najwyżej 10 minut, odparł Amos. W tym krótkim czasie zdołał się pan ubrać i przyjść tutaj? Amos zwahał się. Nie, nie musiałem się ubierać, oświadczył. Nie szedłem wcale spać. Halet obserwował go z ciekawością. Pół do drugiej i pan jeszcze nie spał? Ja, ja śpię źle. Budzę się o każdej godzinie. Rozumiem. Pan nie żył w przyjaźni z bratem? Powodem stara sprzeczka żadna sprzeczka we właściwym tego słowa znaczeniu. Ganiłem jego sposób życia i nasze drogi się rozeszły. I nie rozmawialiście ze sobą, co? Tak, tak istotnie było przyznał Amos. Przez kilka sekund kapitan wpatrywał się w Amosa i Minerwa wpatrywała się w niego Amos. Przyszło jej na myśl, że przed nadejściem policji Amos przebywał przez dłuższy czas samotnie na Lanai. Teraz poproszę służbę, która zeszła z panią, pani winters lip ciągnął dalej halet. Chciałbym ich zobaczyć. Inni są wolni do jutra. Zjawił się Haku i Kamajkuj, przerażeni i z szeroko otwartymi oczyma. Japończyk nie wiedział nic. Od godziny dziewiątej aż do chwili, gdy Minerva zapukała do jego drzwi, spał twardym snem. Ale Kamajku im mogła powiedzieć pewien szczegół. Przychodzę tutaj z owocami. Wskazała kosz na owoce stojący na stole. wlana i rozmawiali z sobą, pan Dan i jakiś mężczyzna z jakąś kobietą. O coś bardzo rozgniwani. O której to było godzinie, dowiadywał się Halet. Myślę, że o dziesiątej. Poznałaś jakiś głos, prócz głosu pana? Minerwie wydawało się, jak gdyby kobieta wahała się przez sekundę. Nie. Czy jeszcze coś? Tak. Mogła być jedenasta godzina. Siedziałam tuż przy oknie. Wlana i rozmawiano. Pan Dan i inny mężczyzna, tym razem mniej gniewnie. O godzinie jedenastej? Znasz pana i Megana? Widziałam go. Możesz powiedzieć, że to był jego głos. Nie mogę powiedzieć. Dobrze. Możecie oboje odejść. Zwrócił się znowu do minerwy i Amosa. Zobaczymy, co wyszperał tam Charlie, rzekł i udał się do Lanai. Zażywny chińczyk klęczał koło stołu. Gdy weszli, podniósł się o ciężale. Znalazł pan nóż, Charlie, zapytał kapitan. Czan potrząsnął głową. W pobliżu miejsca zbrodni nie ma obecnie żadnych noży, oznajmił. Tam, na stole, odezwała się minerwa, leżał malajski nóż, używany do rozcinania papieru. Kinczyk skinął głową, podniósł ze stołu nóż. Ten sam leży jeszcze nienaruszony, niesplamiony. Osoba, która zabiła, miała własną broń. A jak z odciskami palców? Zapytał Halet. Kieruje się najnowszymi doświadczeniami, odparł Chan. Szukanie odcisków palców jest beznadziejne. Otworzył szeroką dłoń, na której leżał maleńki guzik z perłowej masy. Oderwany od rękawiczki z i skóry, objaśnił. Stary trik zbrodniarzy. Żadnych odcisków palców. Czy to wszystko, co pan znalazł? Zapytał kapitan. Mimo najlepszych starań nie odkryłem niczego, odparł Chan. Ale zwrócę uwagę na jedno. Wziął ze stołu książkę, oprawioną w skórę. Wypisane tu są nazwiska osób. Nazywa się to Księga Gości, czy tak? Zobaczy pan, że jedna z pierwszych kartek jest wydarta. Gdy zrobiłem to odkrycie, księga leżała otwarta w tym miejscu. Kapitan Hallet wziął księgę do ręki. Dobrze, Charlie, to jest sprawa dla pana. Skośne oczy błysnęły z zadowoleniem. Hallet schował notes do kieszeni. Mam tutaj dla pana kilka faktów. Omówimy je później. Stał przez chwilę i rozejrzał się po Lanai. Muszę wyznać, że jesteśmy trochę ubodzy w odciski palców. Guzik oderwany od rękawiczki, kartka wyrwana z księgi gości i zegarek ze świecącą się tarczą, na której uszkodzona jest cyfra dwa. Niewiele jak dotąd, co, Charlie? Możliwe, że reszta przyjdzie, rzekł Chińczyk. Któż to wie? Teraz pójdziemy, ciągnął dalej Halet. Zwrócił się do minerwy. Zapewne tęskni pani do krótkiego spoczynku. Jutro znowu zakłócimy pani spokój. Minerva spojrzała na Chińczyka. Człowiek, który to zrobił, musi być schwytany, oświadczyła stanowczym głosem. Spojrzał na nią zaspanymi oczyma. Stanie się, co się ma stać odparł cienkim, śpiewającym głosem. Wiem, to jest wasz Konfucjusz. Rzekła gniewnie, ale to jest doktryna bezczynności, której nie pochwalam. Na twarzy Chińczyka pojawił się uśmiech. Niech pani będzie spokojna, rzekł. Przyrzekam pani, że tutaj nie będzie bezczynności. Zbliżył się do niej. Proszę pokornie o przebaczenie, że mówię o tym. Dostrzegam w oczach pani lekki płomień nienawiści. Niech go pani zgasi. Przyjazna współpraca nasza jest bardzo ważna. Życzę pani przyjemnego snu, dodał i udał się za haletem. Miss Minerva zwróciła się do Amosa. Na miłość Boga, co to znaczy? Nie kłopocz się o Charlie'ego czana, pocieszył ją Amos. Idź teraz spać. Zostanę tutaj i doniosę o całej sprawie kompetentnym ludziom. Dobrze, położę się na chwilę, rzekła Miss Minerva. Jutro rano muszę wstać i udać się do portu. Biedna Barbara. A w dodatku jeszcze przyjeżdża John Quincy. Obawiam się, że John Quincy nie będzie z tego zadowolony. Z okna swojej sypialni zobaczyła, że zaczynało szarzeć. Zmieniwszy suknię na szlafrok, położyła się na swoim łóżku pod siatką moskitową. Sen jej był krótki i niebawem znów stała przy oknie. Nastał dzień i mgła ustąpiła. Orzeźwiła ją trzeźwość ranka. Teraz wiał znowu wiatr pasatów. Lekkie pukanie rozległo się u drzwi i weszła kamajkuj. Wetknęła do ręki Minerwy mały przedmiot. Minerwa spojrzała nań. Zobaczyła dziwny stary klejnot, broszkę. Na tle ciemnego onyksu rysowały się kształty drzewa z liśćmi ze szmaragdów i owocami z rubinów. Wszystko to otoczone było brylantikami. – Co to jest, i kuj zapytała. Pan Dan miał to przez wiele, wiele lat. Przed miesiącem ofiarował to pewnej kobiecie na wybrzeżu. Oczy Minervy się zmrużyły. – Kobiecie, zwanej wdową z Waikiki? Tak, tej. Skąd wzięłaś tę broszkę, Kamajkuj? Znalazłam ją na podłodze w lanaj. Zanim przyszli policjanci. Dobrze, rzekła Minerwa. Nie mów o tym ani słowa, kamajkuj. Schowam ją. Słucham, proszę pani. Kobieta odeszła. Minerwa siedziała cicho i wpatrywała się w dziwny klejnot na ręku. Musiał pochodzić co najmniej z lat osiemdziesiątych. Tuż nad domem rozległ się głośny warkot samolotu. Minerwa odwróciła się do okna. Pewien młody lotnik, zakochany w dziewczynie na wybrzeżu, przesyłał jej w ten sposób codziennie pozdrowienie o świcie. Oczy Minerwy śledziły samolot, który wykonywał daleko nad portem śmiałe ewolucje. Młodość i życie, początek wszelkiego życia. A tam na łożu polowym w i dan, koniec życia.